Wiesz, teraz słyszę takie fajne powiedzenie, że jak uczysz czegoś dziecka setny raz i to dziecko dalej nie rozumie, to kto nie rozumie? Praca zespołowa, ona nie jest tylko w biznesie, tak? Bo mamy tak. I w rodzinie mamy tak. Relacje i pracę zespołową, tak? I więc tak staram się wyłuskać takie już przepisy. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj zapraszam Was do wspólnego obejrzenia mojej rozmowy z Marcinem Kokoszką, seryjnym przedsiębiorcą, którego zapytałam między innymi o to, jak to jest prowadzić zespoły, jak to jest prowadzić ludzi, zarządzać ludźmi i jak to jest mieć tak udane relacje ze współpracownikami jak on. Zapraszam, obejrzyjmy razem. Spokój umysłu, emocje w ciele. Sonia Szramek-Karcz, planetasoni.pl. Zapraszam. Dzień dobry, Marcinie. Cześć. Bardzo dziękuję, że się zgodziłeś, że przyjechałeś. Jestem zaszczycona, naprawdę. To się cieszę, dziękuję za zaproszenie. Jedno z moich marzeń i to tak łatwo poszło. Ja po prostu cię zaprosiłam i ty się zgodziłeś. Słuchajcie, to czasem, ja myślę, że często. Często właśnie. To jest tak, że jak zrobisz ten pierwszy krok, to później to idzie. Tak, jest to takie proste, prostsze niż nam się wydaje. Witam Was bardzo serdecznie. Sonia Szramek-Karcz, Planeta Soni, a naszym gościem jest Marcin Kokoszka. Ty lubisz, jak się o tobie mówi, seryjny przedsiębiorca. Tak, tak się przedstawiam. Marcin Kokoszka, seryjny przedsiębiorca. Dlaczego tak lubisz? Dlatego, że już rozwinąłem ponad 20 biznesów, no i to tak jakby seryjnie rozwijałem te biznesy. I kiedyś całkiem, chyba ktoś tak nawet na mnie powiedział, to jest nasz taki seryjny przedsiębiorca. Ja mówię, dobre, biorę to dla siebie. A powiedz, wiesz, ja cię zaprosiłam, dlatego, że najbardziej cenię i podziwiam to, jaki ty masz kontakt z ludźmi, jakie potrafisz relacje z nimi nawiązywać. I dla mnie to u ciebie jest bardzo ważny składnik twojego sukcesu. I tego, że jak ty to robisz, i tego, że te biznesy tak ci rosną, że one są, wiem, że nie zawsze tak było, bo też czytałam twoją książkę, Coaching Wart Milion z Kamilą napisana i tam jest cała ta historia, tak? Dla mnie, wiesz, ludzie zawsze byli ważni, tak? I myślę, że dla mnie też, ja tak patrzę na biznes, że biznes to jest gra zespołowa, więc z jednej strony dla mnie jest to w miarę naturalne i po prostu ludzie są dla mnie ważni, z drugiej strony jest to jakiś niezbędny element po prostu budowania biznesu, więc jeżeli chcę być też skutecznym przedsiębiorcą, no to jest to jednak z kompetencji, czyli rozumienie ludzi. Jakby ja nie buduję na siłę relacji z ludźmi, raczej to jest tak, że to, co ty widzisz, czy tak jak my nawiązaliśmy relacje, to jest tak, że ja po prostu wokół siebie zostawiam tych ludzi, z którymi po prostu ta relacja jest do zbudowania, czy po prostu się tak naturalnie buduje, tak? Natomiast no, nie robię tego jakoś tak specjalnie, sztucznie. Albo się zawsze tak miałeś, że wychodziłeś na podwórko i było dużo kolegów i wiesz, o co mi chodzi, na ile to jest naprawdę tak bardzo naturalne, no bo teraz widzimy to w rozkwicie, jest wspaniałe. Ale czy zawsze byłeś w towarzystwie? Myślę, że jako dziecko to ja też miałem zawsze tam kolegów, przyjaciół czy przyjaciółki, natomiast nigdy nie byłem takim, może nie, że nigdy, ale gdzieś tam w podstawówce nie byłem takim właśnie influencerem, żeby taką być gwiazdą szkoły, natomiast gdzieś tam już później od gimnazjum czy później właśnie w liceum, to w liceum nawet byłem przewodniczącym szkoły, więc już później to prawda? Się rozwijało. Wiesz co, tylko czy to nie jest tak, że to cię naturalnie wyniosło właśnie przez to, że jesteś taki sympatyczny i otwarty? Nie miałeś takiej potrzeby gwiazdożenia, to ta społeczność, już te starsze dzieci tak naturalnie cię wyniosły, że właśnie chciały takiego lidera. Nie było to może tak? Bardzo możliwe, że tak było, że właśnie, że to też jakoś tam było budowane, nie? Że to nie było takie od razu bum, takie wyskoczone, tylko właśnie wypracowane, ale nie na zasadzie takiej, że praca jakby, że ciężka praca, tak, tylko wypracowane tak, że po prostu okej, tu była jedna relacja, tu druga, tu się komuś w czymś pomogło, tu z kimś gdzieś się pojechało i to taki praca jeden na jeden, czy jeden na dwa i z czasem po prostu gdzieś tam były te relacje zbudowane. No a co robisz? Bo przecież tak musiało się zdarzyć przez tyle lat i tyle firm. Kiedy się orientujesz, że ojej, ten człowiek u mnie jest, a ja nie mogę z nim dalej współpracować. Jakby odkrywasz coś, co ci, jak to odkrywasz i jak się żegnasz? No bo były takie sytuacje, tak? Oczywiście. Zarówno ze mną się ludzie żegnali, jak i ja z ludźmi. To jakby w dwie strony działa. Przede wszystkim
myślę, że jakby ja nie mam tak czegoś takiego, żebym tego szukał. Nie, bardziej to jest tak, że mam takie, powiedziałbym, osoby też w firmie, w zespole, z którymi jak współpracuję, to czasami dostaję tak, nawet nikt mi raczej nie mówi, że tą osobę trzeba zwolnić. Natomiast czasami dostaję taką informację, że tam, a przyjrzyj się tej osobie, albo popatrz na swoją relację z tą osobą, nie? Na przykład popatrz, jak ty się zachowujesz w relacji z tą osobą, nie? I czyli to ktoś tak, z boku ci tak, tak, tak. Czasami dostaję tak od takich osób, z którymi na przykład współpracuję 10-12 lat, tak? No i dobrze, wtedy... tylko wiesz, pamiętaj, my cię już widzimy na takim mistrzowskim poziomie relacji, no ja to tak postrzegam, ale powiedz na początku, kiedy była pierwsza firma, druga firma, wiesz, i byłeś w bezpośredniej relacji z kilkoma osobami, jak to wtedy było, jak to czułeś i jak to rozwiązywałeś? Myślę, że było przez, na początku, w momencie, kiedy jakby dużo przykładałem, zawsze dużą rolę przykładałem do samej rekrutacji. Czyli jakby tutaj, czyli sama ta rozmowa rekrutacyjna. Czyli tak jak mówi Brian Tracy, zatrudniaj długo. Dokładnie tak. Tak. I ja rzadko patrzyłem na przykład na wykształcenie. Czyli dla mnie było ważne, żeby ktoś jasne te kompetencje musi mieć, natomiast później patrzyłem bardzo mocno na to, czy my się dogadujemy, jakie mamy flow, jaką mamy gdzieś tam historię za sobą, tak? I to były takie rzeczy. I ja bardzo długo sam w firmie robiłem rekrutację. Ja w sumie w swoim życiu ponad 1000 rekrutacji przeprowadziłem. To powiedz jak? Jak mistrz rekrutacji przeprowadza rekrutację? Wiesz, no bo teraz już masz, to jest wszystko większe, no ale wtedy, kiedy robiłeś to sam? Na przykład jak ktoś przychodził do pierwszej, powiedzmy, pracy, to zawsze dla mnie było najtrudniejsze. Natomiast wtedy pytałem o to, dobra, a co było fajnego, na przykład tam w liceum czy w technikum, tak? A jakie, czym się zajmowałeś dodatkowo? A okej, jeżeli grałeś w piłkę, to dlaczego? Bo to, że ktoś gra w piłkę, to jeszcze mogą być bardzo różne motywacje. I mogło być tak, że ktoś po prostu chciał, czy on tam był na przykład kapitanem, czy nie. Czy on jeździł na mecze, czy tylko przychodził na treningi. Tak? I to były jakieś takie rzeczy, że ja zawsze starałem się poznać jakąś taką motywację danej osoby. Jak się go pytałem, jak wyobraża sobie dalej jakąś pracę. Czasami przychodziliśmy na temat rodziny, że on na przykład chciałby tu pracować, bo jego brat jest starszy, gdzieś tam pracuje i tak dalej. Ja tak łapałem jakieś takie rzeczy u tej osoby, dlaczego ktoś w ogóle chce przyjść do tej pracy, jakie ma motywacje, co chce zrobić. Tak samo, jeżeli już dla kogoś to była kolejna praca, to też pytałem. Miałem przykład takiej pracy, prowadziłem kiedyś sklep ze zdrową żywnością. No i na rekrutację, na stanowisko pracy właśnie, no sprzedawca w sklepie, no i pani miała kiedyś na początku zaczynała od pracy biurowej, później miała 4 prace właśnie w sklepie. No ja mówię, wydaje się, że powinno być okej. Natomiast na rekrutacji zapytałem, a która z tych prac była dla pani taka najlepsza? Ona mówi, no ta w biurze. Ja mówię, ale my tu jakby rekrutujemy do sklepu. No tak, wiem, ale po prostu no to już w 4 pracowałem, to przyszło. No to nie dogadaliśmy się. A, czyli ty widzisz nawet bardziej niż ta osoba, że to nie jest dla niej miejsce. Dokładnie, więc tutaj na to patrzę, no a później trochę też tak biznesowo, że są oczywiście jakieś czy to, nie wiem, targety, wyniki do zrobienia pewne rzeczy, no więc to jest jedna z takich rzeczy, no i tu jeżeli kogoś zatrudniam i ta osoba przychodzi do pracy, to oboje w tym momencie myślimy, że damy radę, prawda? Czyli ta osoba jest zmotywowana, chce przyjść do pracy, tak, myśli o tym, że będzie dobrze. Tak, ekscytujące nawet. Tak, więc później patrzę, jeżeli jednak to nie wychodzi i okazuje się, że no, ta osoba nie dowozi, to szukamy powodu. Nie, ja staram się zastanowić, dobra, czy po naszej stronie, czy po stronie tej osoby, czy jest tak jak w tym takim powiedzeniu, że starali się jak nigdy wyszło, jak zawsze. No ale to zawsze jest coś, co jednak spowodowało, że się wydarzyło. To też tobie bardzo podziwiam, że ty bardzo szeroko patrzysz, że to, że ktoś nie dowiózł, może być naprawdę skutkiem tak wielu czynników. Czasem zupełnie możesz podać kilka przykładów, bo ja pamiętam je z twoich szkoleń, ale powiedz kilka przykładów. No, może być sytuacje takie, że na przykład coś się u kogoś w domu dzieje, tak? Czy na przykład ze zwierzęciem chociażby, tak? Że ktoś właśnie nie dowozi dzisiaj, mimo tego, że przez ostatni czas był w dobrej formie i dobrze szło, ale na przykład nie, kot zachorował, tak? I jakieś takie sytuacje, które z perspektywy przedsiębiorcy mogą być nie do zaakceptowania i mogą być takie, że możesz przyjść i powiedzieć, że nie, to jednak jakby mnie to nie interesuje, tak? Natomiast z drugiej strony, jeżeli długoterminowo budujesz zespół, to możesz powiedzieć, weź sobie, nie wiem, tam tydzień urlopu, później wróć do formy po prostu i działamy dalej, tak? Te rzeczy są na przykład takie związane z chociażby, nie wiem, depresjami, tak? Czy chorobą jakąś psychiczną, taką, gdzie nie zostanie to zaopiekowane, no to będzie jakiś tam problem dla tej osoby w ogóle, tak? Natomiast można, i znowu, to nie jest tak, że każdy przedsiębiorca musi brać za to odpowiedzialność. Wręcz nie uważam, że żeby jakby to była odpowiedzialność przedsiębiorcy. Natomiast jak chcesz być skutecznym przedsiębiorcą i widzisz takie rzeczy i chcesz dobrze budować zespoły, to już od etapu rekrutacji,
przez później to, że pracujesz z tymi osobami, no, czy bezpośrednio, czy mając ich w zespole, no to znowu danego kierownika na pewne rzeczy należy uczulić, tak? No i wtedy jesteś w stanie budować skutecznie dany zespół, ale mogą być naprawdę, no jakby tych rzeczy jest rzeczywiście no, dużo, tak? Na które można by było zwracać co wtedy uwagę. Daje się, bo czasem ktoś też nie chce powiedzieć. Czasem może nawet sam być nieświadomym jakichś procesów, nie? No to wtedy daje się kolejną szansę. Jakie jest twoje doświadczenie? Różne. Dlatego, że nie wydaje mi się, żeby tu były takie zero-jedynkowe schematy. Ja jestem za tym, żeby długo zatrudniać i szybko zwalniać. Rzeczywiście czyli tak jest. Długo rekrutować. Tak dokładnie. Czyli brać te dobre osoby i tak dalej. Natomiast to trzeba popatrzeć na to w taki sposób. Ja współpracuję z niektórymi osobami już kilkanaście lat, tak? I niemożliwym według mnie jest to, żeby przez kilkanaście lat ktoś cały czas po prostu miał tylko tak super wyniki, dobrze idzie, zawsze był optymistyczny i tyle. Tak. Przychodzą trudniejsze momenty. Śmierć kogoś bliskiego. Tak. Rozstania, a może wejście w nowy związek, który w drugą stronę powoduje jakąś taką hipereuforię i rozproszenie i w ogóle jakieś dziwne sytuacje i nadmierne urlopy i, czy nadmiarowe, no po prostu. Więc różne są sytuacje, różne są powody, czasem choroba tak danej osoby, czy choroba partnera, tak różne są sytuacje i wtedy jak już z kimś długo współpracuję, jak już mam wrażenie, że kogoś też lepiej znam, to troszeczkę inaczej też do tego podchodzę. Natomiast też, jeżeli ktoś potrzebuje więcej czasu, to ja staram się to też w jakiś sposób nazwać, tą sytuację, tak? I z tą osobą mieć to wyjaśnione, żeby to nie było tak, że ta osoba wie, że nie ogarnia, ja wiem, że nie ogarnia, ale tak patrzymy na to z boku i w pewnym momencie to jest takie niewypowiedziane. Tak, bo tu trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. No i jak spoglądasz tej... Ja wiem, że naprawdę, słuchajcie, to jest bardzo naturalne u Marcina, naprawdę. A ja chcę wyłuskać takie metody, które możemy też u nas wcielać, no bo taka praca zespołowa, ona nie jest tylko w biznesie, tak? Bo mamy i w rodzinie mamy relacje i pracę zespołową, tak? I więc tak staram się wyłuskać takie już przepisy. No rozmowa. Sytuacja, tak. Myślę, że rozmowa. Widzisz i od razu idziesz i po prostu rozmawiasz, tak? I myślę, że kluczowe w tej całej rozmowie jest to, żeby zacząć od intencji. Dlaczego my w ogóle rozmawiamy? Dlatego, że wiesz, wszyscy mamy jakieś swoje doświadczenia. I zazwyczaj każdy z nas, kiedy był zapraszany na jakąś taką rozmowę, był dyscyplinowany. Uruchamia już. Tak, było po prostu musiał się tłumaczyć, musiał coś obiecać, musiał, nieważne, czy to było wiesz, w domu, czy to było w firmie, w szkole. To jest to sławetny na dywanik. Tak. Dokładnie tak. Dokładnie mamy to w naszej polskiej kulturze, że jak się idzie do przełożonego, czy do rodzica, w szkole niestety, do dyrektora, czy w pracy, to idziesz na dywanik. Jak dyrektor wzywa, to raczej nie, żeby pochwalić. Dokładnie. To jest niesamowite. No i teraz wiesz, to samo w momencie, kiedy ty chcesz komuś pomóc, natomiast nie powiesz o tej intencji, to możesz czuć ogromną frustrację po tej rozmowie, bo ta osoba co, zacznie się bronić, a później zacznie atakować. Tak. Ewentualnie się tłumaczyć. A ty nie szukasz żadnej z tych rzeczy. Ty szukasz rozwiązań. Tak? Ty chcesz pomóc. Ty czyli dobrze już, kiedy rzeczy. Zapraszamy taką osobę na rozmowę, powiedzieć o co chodzi. Tak, natomiast żeby zawsze nie kręciła na osobności, filmów. Zawsze w taki sposób zadbać jakby też o tą intymność tego spotkania, tak? No bo zazwyczaj ta osoba jest w jakiejś trudniejszej sytuacji, tak to widzę. Tak. Więc też można powiedzieć od razu, przynajmniej na początku tego spotkania, albo powiedzieć jaki jest cel spotkania, tylko właśnie powiedzieć się o tej intencji, że chcesz by było dobrze, jestem z ciebie zadowolony, pracujemy ileś lat, oprzeć też to na poziomie faktów, nie ale tylko lubię cię, jesteś fajny i tak dalej, tylko przedstawić też jakieś konkretne dane. Dlatego, że wiesz, jak to jest na przykład z komplementami, szczególnie kiedy już ktoś przychodzi z tymi schematami. To jeżeli one jest dziewczyna, która... Dokładnie, dokładnie. Ale wiesz, co sobie pomyślałam? Że to jest tak samo, jak kobiety szybciej jakoś tam widzą, że coś tam trzeba poprawić i one wprowadzają tak zwane programy naprawcze i właśnie chcą tej rozmowy i mówią tak, wiesz, musimy porozmawiać. I on już się wycofuje i to jest to, co ty mówisz. Już ustawia obronne mury i dwururki, jakby co, bo zaraz się muszę... To jest takie, musimy porozmawiać, co znowu zrobiłem. Tak. Albo co znowu. I później my się dziwimy, czy jako przełożeni, czy jako właśnie kobiety, no która jest strona w związku, że to nie poszło. Bo to wprowadzenie tej intencji zabrakło i tego powiedzenia dlaczego. I też myślę, że takie oparcie się na przynajmniej kilku danych, kilku faktach, nie? Czyli przedstawienie w perspektywie tego pracownika, powiedzieć o tym, współpracujemy ze sobą już 4 lata, jestem z ciebie zadowolony, przypomnieć jakieś 2-3 dobre rzeczy. Jakie to jest uniwersalne, wiesz, to co mówię, teraz przekładam na te rozmowy w parach, tak?
że szczęśliwa jestem, że z tobą jestem. Czytam tak? Mm. Jak to fantastyczne, że się spotkaliśmy. Jesteśmy już tyle lat. Mm-hmm. To już wspólnie zbudowaliśmy. Podoba mi się to i to. I dopiero jak już mamy taką otwartość na rozmowę, tak, to wtedy jesteśmy w stanie budować. I jeżeli my to nazwiemy, bo może być tak, że ktoś potrzebuje na przykład przejść na pół etatu, ktoś potrzebuje jakiś czas po prostu mieć wolny, nie wiem, wykorzystać urlop albo wziąć L4. Niektórzy nie biorą L4, bo się boją, co będzie po prostu, czy on w ogóle może, tak, wziąć te L4, jaka będzie sytuacja, a jeszcze teraz czasy niepewne w sumie odkąd, nie wiem, już od zawsze są te czasy właśnie niepewne. Właśnie chciałam ci powiedzieć, że nie pamiętam pewnych. No właśnie. Tylko moja mama nie pamięta, moja babcia też nie pamięta. Właśnie. Więc jakby właśnie czasy są, jakie są. Dokładnie. Tak. Natomiast ktoś tak może się też obawiać, tak? Czasami jest to jedyny żywiciel rodziny, więc musi dać radę, tak? I to czasem jest mężczyzna, czasem kobieta, tak? Czasami jeszcze ktoś utrzymuje rodziców. Zatem są ogromne jakieś tam po prostu czasem taki ciężar. Czasem jakieś stopy procentowe poszły do góry. Dokładnie. I coś nam się posypało. Dokładnie, więc ktoś na przykład powie, dobra, to ja pójdę na L4, no ale na przykład premii wtedy nie będzie. Więc trzeba jakby w momencie, kiedy ja poznam, kiedy ktoś pozna to, jakie jest moje podejście do tego tematu, jeżeli ja poznam potrzeby tej osoby, wyzwania tej osoby, wtedy jesteśmy razem w stanie coś zbudować. Natomiast też chciałbym, żeby to nie zabrzmiało tak właśnie różowo i cukierkowo, że to tak zawsze. Ja to podkreślam, że to jest z osobami, z którymi ja już coś przeżyłem, z którymi już dłużej pracuję, bo nie uważam, żeby należało tak robić, że ktoś do nas przychodzi, w pierwszym tygodniu jest problem i ty po prostu rozwiązujesz wszelkie problemy każdej tej osoby. Jeżeli my rozwijamy biznes, jeżeli tych ludzi zaczynamy zatrudniać naprawdę dużo, jeżeli my mamy po prostu wyzwania biznesowe, życia codziennego, urzędowe, sprzedażowe i tak dalej, to naszym obowiązkiem nie jest rozwiązywanie wszystkich prywatnych gdzieś tam różnych problemów. Natomiast zazwyczaj jest tak, że później z czasem mamy tam kilkanaście, kilkadziesiąt może procent osób w biznesie, takich już, które są fundamentem tego biznesu. I wtedy te osoby coś dają mi, firmie, i wtedy ja też daję coś tym osobom. A nie jest też tak, że te osoby, które są później bardzo blisko ciebie, kiedy ta struktura jest duża, są bardzo blisko ciebie, to one są jakby twoim przedłużeniem, no bo macie ten sam mindset, to podejście i wtedy one mogą tam zajmować się też, tak? Przedłużeniem i uzupełnieniem. Mm-hmm, tak. Nie? Czyli właśnie te osoby już wiedzą na przykład, żeby pewnych rzeczy u mnie nie zostawiać, mi nie przekazywać, że na przykład, nie wiem, faktur nie dajemy Marcinowi, tylko prosto do księgowości, bo Marcin nawet jak dostanie je w jednym pokoju to, i ma zanieść do drugiego, to one znikną. Ja nie wiem, gdzie one znikną. Ale zauważ, że bardzo często tak jest, bo i Joanna Ceprin o tym mówiła i Kamila Rowińska. Tak. Ja też dzisiaj o tym mówiłam rano, jak mi przyniesiono, bo tu masz te faktury, mówię, no. Nie. Znaczy ona już jest zapłacona, trzeba ją dodać do dokumentacji, tak? Bo jakby to jakby w studnie. Coś jest takiego, że zajmujesz się tym wizjonerstwem i dalej. I ja nie wiem, czy zawsze tak miałeś, że te faktury ci się gubiły? Wydaje mi się, że tak. Bo ja chyba też właśnie tak. Mało bo teraz tego, chciałam, wiesz, mi się chciałam faktury, powiedzieć, tak jak ty powiedziałeś, że jest opłacona. Mi też się gubiły faktury opłacone, kosztowe i ja nie dość, że to opłaciłem, to jeszcze miałem podatek od tego do zapłacenia. Tak. Ja sobie, sam sobie źle robiłem. Tak, nie? U mnie też to jest, ale wiesz, bo chciałam już powiedzieć, że bo my coś tak wizją zajmujemy w tych brandach, ale nie, my tak mieliśmy zawsze. Ja myślę, że tak, tylko znowu, jako przedsiębiorca myślę, że naszym obowiązkiem jest tak stworzyć system, żeby jednak te faktury dotarły do księgowości. Tak. Ja nie mówię, że my mamy się tego nauczyć, tylko my mamy na przykład mieć kogoś w teamie, kogoś nauczyć, to ma być zrobione dobrze, to ma być zaksięgowane, to ma być wrzucone w koszty, natomiast niekoniecznie musi ktoś oczekiwać, że ja to zrobię. Tak, dokładnie tak. I nie oszukiwać siebie też, tak? No, dokładnie. Wiesz co, bardzo często jest tak, że kiedy mamy jakąś trudniejszą sytuację, albo nagle się okazuje, o, duży podatek, a tam faktury jakieś dobra, to jednak zrobią korektę, no ale teraz to księgowości trzeba zapłacić za tą korektę. Jesteś taki zły trochę na siebie za tą sytuację, bo tak zasuwasz, robisz jakieś rzeczy, żeby było dobrze, a potem jeszcze musisz wydać pieniądze za to, co tam w ogóle robiłeś i to w kółko się kręcisz i myślisz sobie, teraz się zmienię, nie? Na całe 30 dni. No nie, po prostu, nie, bo nie to zmienimy jest się, niemożliwe. Nie. Dlatego ja też jak właśnie szkolę ludzi, to ja mówię, jeżeli jesteś już jakiś czas przedsiębiorcom. Jeżeli jakiś czas już po prostu masz jakieś swoje schematy i po raz kolejny do czegoś wracasz, to nie myśl, że teraz będzie inaczej. Pomyśl, kto może cię w tym wyręczyć, komu możesz to zlecić. Nie wiem, może jakiś system, może jakaś aplikacja, może jakiś człowiek, może jakiś biznes inny, który cię po prostu wyręczy, ale ty po prostu już nie bierz tego po raz kolejny na siebie, jak 5 razy już to nie pykło. Poczujemy taki zawód później sobie, ale zobacz, to samo jest też w rodzinie, bo lubię takie uniwersalne, wiesz, te schematy. Jak coś powtarzamy naszej żonie, albo mężowi, albo partnerowi, albo dzieciom i oni cały czas tego nie robią, to ja proponuję dać sobie spokój.
Mhm. Wiesz, teraz są takie fajne powiedzenie, że jak uczysz czegoś dziecka setny raz i to dziecko dalej nie rozumie, to kto nie rozumie? Tak, to kto tu czegoś nie rozumie? No. I, bo to cały czas prowadzi do frustracji, że my chcemy zmieniać albo kogoś, albo siebie. I tak samo zatrudniając tych ludzi. Jak masz osobę, która fruwa i to no mnie zatrudniłbyś w aptece z tyłu, żebym tam te leki przygotowywała. No, dziękuję. Byłaby dobra impreza, no ale... Rozumiesz, i to nie dlatego, że jestem jakaś nie, tylko to nie jest moje miejsce. Oczywiście. I każdy ma swoje, tak? Oczywiście, ale to jest jedno z kolejnych, to jest właściwie odpowiedź na jedno z pytań, które bardzo często, jak zmotywować ludzi, tak? Ja mówię, a co po drodze poszło nie tak, że trzeba ich motywować? Właśnie. Nie? To jest tak, że ktoś... Ja rozumiem, że trzeba czasami zdobyć dodatkowe, twarde kompetencje. Nie? Ktoś się rozwija, ktoś chce, na przykład przyszedł, potrzebuje, fajnie ogarnia, dobrze tam myśli, jest kreatywny, ale nie potrafi Excela, a potrzebuje w pracy. Dobrze, kurs Excela, rozumiem. Natomiast jeżeli mówimy o nastawieniu, podejściu jakimś takim, o motywacji, o takich rzeczach, nie rozumiem, nie? Jakby dlaczego mam motywować? Przecież ta osoba przyszła, bo chciała. Ja ją zatrudniłem, bo chciałem. Oboje w tym momencie czuję, że byliśmy zmotywowani, wierzyliśmy, że będzie wszystko dobrze. Więc ja bym poszukał tych miejsc, gdzie zdemotywowaliśmy tą osobę lub ta osoba się zdemotywowała. Co tam się wydarzyło? Oczywiście to mogą być jakieś czynniki zewnętrzne, o tym właśnie rozmawialiśmy, tak? Ale może też być coś w naszej tutaj relacji czy w firmie. I wydaje mi się też, że my czasem nie wiemy, co nas zdemotywuje, tylko wystarczy, że będziemy uważni, bo nie lubię tego. To mi zabiera energię. Bo tak przypomniałeś mi historię, jak naszej Ani kupiliśmy wszystko, bo ona mówi, tak, będę to robić. I my kupiliśmy wszystko, co trzeba, cały warsztat i wszystkie narzędzia do tego. I po 15 minutach, może 20 powiedziała, o nie, to w ogóle jest nie dla mnie. To w ogóle jakby... I ja wtedy wiedziałam, że ona tak mówi szczerze, bo to po prostu jest tak bardzo nie dla niej, czego nawet ona nie wiedziała. Bo się zgodziła. Mówi, dobra, będę to robić, jasne, spoko, nie? Tu mnie zaopatrzcie. I ja wiedziałam, że jak ja jej to każę, to ona na drugi dzień powie, że ona już nie przyjdzie do pracy w ogóle. Nie to. Czyli nawet sami my możemy nie wiedzieć, że czegoś nie lubimy, że coś nam zabiera energię zamiast ją dawać. No to jest tak, cały czas się rozwijasz, poznajesz jakieś nowe rzeczy. Bardzo często jako przedsiębiorcy to już mamy taki tryb, co ja nie dam rady, nie? Więc po prostu robimy, bo trzeba. Natomiast myślę, że wiesz, robiąc cały czas nowe rzeczy i jeżeli masz tą przestrzeń na to i ten komfort, że możesz siebie obserwować, to super jest w momencie, kiedy ty możesz rzeczywiście patrzeć, no to już nie, tu rzeczywiście dzisiaj jestem jakiś zmęczony, a tak naprawdę nic z tego nie wyszło, to może tego nie robić, zastanowić się, kto to może zrobić, czy na pewno to powinniśmy robić, bo czasami to nie idzie nie dlatego, że to nie jest takie dla nas, tylko że w ogóle tego jako organizacja nie powinniśmy robić. Ja mówię, że tam nam nie płynie, mam takie powiedzenie. No, i czasem nawet nie wiadomo dlaczego. No i to czasami może lepiej się wycofać. Też często świadczę takie właśnie jakby usługi doradztwa różnym biznesom i akurat w moim przypadku bardzo często w momencie, kiedy coś tam nie idzie albo szło dobrze i się zacięło, no i też na to patrzę i ja mówię, kiedy się zacięło, co się wydarzyło. I bardzo często to są pojedyncze projekty, które hamują później całą firmę. Ja mówię, dlaczego wy to w ogóle robicie, nie? Bo ktoś tam ma fokus, bo ktoś wymyślił, robi to, bo postanowił, że to zacznie robić. I skończy, bo ja muszę skończyć. No, bo to jest, wiesz, bo ja widzę w tym potencjał. Ja usłyszałem kiedyś właśnie piękne zdanie od Kamili. Ja jej tam mówię, że jeszcze 3 miesiące pocisnę tam jakiś projekt i to zrobię, bo ja widzę, że w nim jest potencjał czy coś. I Kamila mi powiedziała, że ona się nie martwi o to, że ja nie wykorzystam potencjału jakiegoś projektu. Ona się martwi, że ja nie wykorzystam swojego potencjału. Bo się szarpię i męczę w jakimś projekcie wartym 10% tego, co mógłbym robić gdzieś indziej. Ja mówię, wow, nie, ciarki. Bo nasza energia jest skończona na dany dzień. No. A jak wracasz z pracy, jesteś bardzo zmęczony, czy jesteś zadowolony? Rzadko jestem zmęczony. Bywa, zobacz, że to jestem, jest to. To jest bo właśnie. Rzeczywiście zdarza się, że pracuję po prostu dużo, tak? I to wtedy rzeczywiście czuję, czy też na przykład mam kilka weekendów z rzędu, tak? A w momencie, kiedy jeszcze byłem, no to wtedy jakieś wyjazdy rodzinne, jakieś rzeczy, więc po prostu fizycznie jest dużo, więc bywa, natomiast rzadko. Częściej jest tak, że jestem taki jeszcze nakręcony, że ciężej jest zasnąć, nie? Że tam właśnie muszę się wręcz wyciszyć, czy jakąś medytację zrobić, żeby zasnąć, tak? A jeszcze ileś tam jest pomysłów, ileś rzeczy i to często też w takich momentach, gdzie wiem, że innych na przykład coś męczy i dlatego mi to dają rozwiązanie jakiegoś wyzwania, problemu, bo mnie to właśnie nakręca. Czyli takim sprawdzianem, czy my robimy to, co jest, co powinniśmy i nasi ludzie robią to, co powinni, jest to, w jakim stanie wracamy po pracy do domu. Tak, to jest, wracamy, jesteśmy, ale też myślę, że w takim bardzo fajnym testem, chyba u Briana właśnie Tracy przeczytałem coś takiego jak test zegaru, czyli
popatrz, kiedy, jakby w jakim kontekście patrzysz na zegar. Jak coś cię nudzi, jak coś cię męczy, to pamiętamy, to minęła ze szkoły. W mojej głowie niby godzina, a tam 5 minut albo 2, nie? Wskazówka, dokładnie. Się zamruziła. 3 minuty do przerwy i ona trwa i trwa, nie? To jest coś takiego i część osób ma tak. A większość osób, przynajmniej których ja znam, które są takie, robią biznes, który kochają, albo pracę, którą kochają, uwielbiają, rozwijają się, to ciągle nie mogą się wyrobić, nie? Ale zleciało. No, dokładnie. To jest możliwe, że już tyle, koniec, przecież my jeszcze mamy tyle tematów, tyle możliwości, tyle czegoś, nie? Więc jakby ten czas w naszych głowach płynie inaczej w różnym, no w różnych czyli zadaniach. Czyli to flow, kiedy osiągamy dokładnie. Flow, tracimy poczucie czasu. Dokładnie. I to znaczy wtedy, że nie trzeba nas motywować, że jesteśmy... Mhm. Nowy flow w ścieżce. Tak, jest nawet taka naukowa definicja. To jest naukowy termin. Więc masz, wiesz, kiedy jest to chyba tam 4 czy 7% powyżej poziomu twoich kompetencji, czyli jest to zadanie lekko trudniejsze niż to, co byś tak łatwo była w stanie zrobić, jest rzeczywiście wyzwaniem w temacie, który cię naprawdę interesuje i w którym już jesteś dobra. Nie? I to jest takie, rzeczywiście wtedy tracisz czas. Mi się zdarza nam podłapać za telefon o 2 w nocy, do kogoś dzwonić, nie wiedząc o tym, że jest 2 w nocy. Ja też jak nagrywam na WhatsAppie i później puszczę i zobaczę, to następna jest, mam nadzieję, że masz wyłączony telefon. No właśnie. Bo patrzy, która jest godzina, to jest no normalna właśnie, godzina, tak. Kiedy ludzie są no. aktywni. No, mhm. Dokładnie. Tak. Więc, ale jakie zdziwienie, jak ktoś mi odpowie albo odbierze, nie? I to jest ktoś z firmy i akurat też na tym siedzi, nie? Okay. No mówię, okej, okay, a to zazwyczaj wspólnicy, nie? To tak w ten sposób. No ale no. To jest sukces, tak? Mhm. To jest sukces. Mhm. No to ci gratuluję, naprawdę. Tak, zespół to jest mój największy sukces i ja nie byłbym w stanie robić po pierwsze tylu biznesów, a po drugie, co dla mnie teraz ważne, na przykład wyjechać z rodziną na, przecież teraz 9 miesięcy w Chorwacji mieszkałem z rodziną, mając biznesy w Polsce, gdyby nie ludzie, to by było po prostu niemożliwe. Nie, że mam świetnych ludzi, od długiego czasu już budowany ten zespół, dobrze, wydaje mi się, że mądrze, budowany z oddawaniem dużej odpowiedzialności, ale takiej realnej odpowiedzialności, że ci ludzie są w zarządach, nawet jak czasami mnie nie ma w tych zarządach, tak? I realnie zarządzają tą firmą, podejmują różne decyzje i te lepsze, i te gorsze. Ale my też, każdy. Dokładnie tak, dokładnie tak. I czasami jestem pytany o to, nie boisz się tak? Ja mówię, siebie się czasem bardziej boję, nie? Bo ci ludzie tam 10 razy bardziej się zastanowią, bo jak to jest moja firma, to mówię, dobra, tam najwyżej. A ktoś jednak, okej, okay, działa, czasem ma, jest też na przykład mniejszościowym udziałowcem, jest w zarządzie, podejmuje jakieś decyzje i czasami nawet bardziej ta osoba się zastanowi nad tą decyzją, niż ja bym się zastanowił. Bo nawet gdyby, nie? To no dokładnie, to tam trudno, nie? A ta osoba jednak jeszcze gdzieś tam bardziej odpowiada, nie? Pięknie, pięknie. Mam nadzieję, że tak jak jesteście zachwyceni. Dziękuję ci, Marcinie, że przyszedłeś. Naprawdę. Fantastyczna rozmowa. Cieszę się. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się z naszej znajomości i rozmowy. Cieszę się. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I wam też dziękuję. Tak. Bardzo wam dziękuję. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, a lajkowania. I napiszcie proszę w komentarzach, co dla was jest największym wyzwaniem w kontaktach z ludźmi. Zapraszam też do opisu odcinka, tam znajdziecie wszystkie potrzebne linki, linki do mojej książki, do kursów, do strony, do patronów. Dziękuję. I chciałam ja być w nowej sukience i nie lubię być w nowych rzeczach, bo nie wiem, jak się zachowają. Jak właścicielka. Pa. No ale wiesz, bo kobiety na przykład lubią... O, masz rację. Dobrze, nieprzewidywalnie, tu mam jeszcze publiczność. Publiczność, pokaż się proszę. Bo... Dzień dobry. W firmie miałem na przykład osobę, która była nazywana moim translatorem. Tak, ona najwięcej łapała. Taką... Czasami tak było nawet klientom. Pamiętam, że ja wychodziłem, oni tacy byli, a Patrycja, teraz wam wytłumaczę. Nie.